podobna liczba nowych osób, które zostaną zakażone koronawirusem w Polsce, które wejdą do tej liczby przypadków osób chorych versus te, które wyzdrowiały. To pierwszy taki dzień, w którym możemy powiedzieć, że rzeczywiście jest przyrost osób, które szybciej zdrowieją. Jednocześnie też widzimy, co dzieje się w Hiszpanii, we Włoszech czy we Francji, ale także w Belgii albo w Holandii. Tam liczba przypadków na milion mieszkańców jest kilka albo kilkanaście razy większa niż w Polsce. I to jest też pewnego rodzaju przestroga dla nas, żebyśmy nasz system luzowania obostrzeń dostosowali do przygotowania naszej służby zdrowia, ale także właśnie do tego, w jaki sposób udaje nam się zapanować nad koronawirusem. Tutaj działamy szybciej po to, aby życie gospodarcze nabrało tempa, ponieważ jesteśmy przekonani, że pewną kontrolę nad koronawirusem przejęliśmy, ale na pewno nie możemy być pewni tego, że przejęliśmy tę kontrolę w zupełności i teraz już wiemy, co się stanie za miesiąc, za dwa, za trzy. Musimy tutaj działać ostrożnie i elastycznie. Czasami przyspieszamy luzowanie obostrzeń, ale czasami być może będzie potrzebny niestety krok wstecz, bo to taka jest natura tego koronawirusa i do tego trzeba się przygotować. Dlatego też nie pokazujemy bardzo konkretnych dat, co będzie za miesiąc, bo z pokorą przyznajemy, że koronawirus jest niestety bardzo niebezpiecznym zjawiskiem i może fluktuować, może przyspieszać, ale może też być pod kontrolą, tak jak to przez ostatnie dwa miesiące, tak jak przez ostatnie półtora miesiąca dzieje się w Polsce. A więc konsekwentnie otwieramy gospodarkę, ale nawet o centymetr nie luzujemy reguł bezpieczeństwa, dystansowania społecznego. One są może nawet ważniejsze niż wcześniej, ponieważ dzisiaj widać, że niektórzy pozwalają sobie na trochę więcej swobody. Ja sam widzę po Warszawie, że jest większy ruch, więcej samochodów, więcej osób wychodzi z domu. Pamiętajmy, z domu wychodzimy do pracy, po zakupy i w życiowo koniecznych sprawach, bardzo ważnych dla zdrowia, i trzymajmy się tych zasad. Szanowni Państwo, w tej drugiej fazie możemy podjąć też odpowiedzialną decyzję, ponieważ widzimy, jak zachowaliśmy się my, społeczeństwo, ale także jak agresywny jest koronawirus przez ostatnie dwa tygodnie. I w tej drugiej fazie od 6 maja chcemy dopuścić możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Ostateczne decyzje będą podejmowane każdorazowo w odniesieniu do każdego żłobka, każdego przedszkola przez organy założycielskie. Jednak my to umożliwiamy i wytyczne ministra zdrowia będą jednocześnie określały warunki, na jakich to otwarcie będzie możliwe. Dla osób, które nie będą mogły swoich pociech oddać do przedszkola czy odprowadzić do żłobka, dla tych osób dalej będziemy oczywiście mieli zasiłek opiekuńczy, ale też zachęcamy do tego, żeby w odpowiednich warunkach jednostki samorządowe otwierały żłobki i przedszkola, przy czym my dodatkowo jeszcze zapewnimy środki dezynfekcyjne w dodatkowych ilościach po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne. Od 4 maja otwieramy również hotele i miejsca noclegowe. Od 4 maja, szczególnie to podkreślam, po to, żebyśmy nie ruszyli na majówkę tłumnie w różne miejsca, bo wtedy gromadząc się tworzymy większe ryzyko zakażenia. A więc zachowajmy jeszcze tą perspektywę większego rygoru, większego obostrzenia na przerwę majową, a po przerwie majowej hotele, miejsca noclegowe będą mogły być otwarte. Majówka to czas wolny, ale nie może to być czas wolny od ostrożności. Musimy tę ostrożność zachowywać. 4 maja również będą mogły być otwarte galerie handlowe.
Podobnie jak mniejsze sklepy, które cały czas były otwarte, te przy ulicach, przy głównych deptakach, jednak galerie handlowe zamknęliśmy. Teraz galerie handlowe będą mogły być otwarte, ale w podobnym reżimie obostrzeń, czyli na 15 metrów kwadratowych w jednym pomieszczeniu, w jednym sklepie może tam przebywać jeden klient, jedna osoba. I te zasady wypracowaliśmy razem z reprezentacjami galerii handlowych, z różnymi podmiotami, które prowadzą galerie handlowe. I wierzę w to, że te podmioty będą trzymały się tych obostrzeń, że te ciągi komunikacyjne, które w galeriach handlowych są takimi miejscami, w których bardzo często dochodzi do złamania zasady dystansu społecznego, że one będą puste lub pustawe. Natomiast w sklepach, na warunkach takich, jak powiedziałem, takich, jakie obowiązują gdzie indziej, będzie możliwość robienia zakupów. Podobnie zresztą, jak to jest w innych sklepach spożywczych wcześniej, teraz także sklepy meblowe, sklepy budowlane. To będzie wszystko bardzo dokładnie też opisane w rozporządzeniu. To luzowanie społeczne, luzowanie obejmie również ważną dziedzinę w służbie zdrowia, jaką jest rehabilitacja. Tutaj otrzymywaliśmy mnóstwo informacji od Państwa, bardzo wiele próśb i po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia podjęliśmy właśnie taką też decyzję, że ze względu na to, że to są zabiegi bardzo ważne dla zdrowia, często konieczne są do przeprowadzania w pewnych cyklach, one będą też możliwe od 4 maja. Także otwieramy instytucje kultury, muzea, biblioteki, tutaj również w zależności od tego, jakie są wnętrza i w dialogu z organami założycielskimi, z organami prowadzącymi, ale umożliwiamy otwarcie takich jednostek. Niektóre muzea są przecież bardzo duże, tam niebezpieczeństwo bezpośredniej bliskości ludzi jest bardzo niskie. Będzie możliwość zwiedzania muzeów i innych miejsc kultury. Zostanie to również bardzo dokładnie określone. Podobnie przypominam o naszym drugim etapie, o którym mówiłem kilka dni temu, dla sportu, dla uprawiania sportu. Też poszerzamy te możliwości już wkrótce na obiektach otwartych. Orliki, czy boiska szkolne, boiska albo różnego rodzaju miejsca, w których można uprawiać sport, ale na terenie otwartym. Przyszłe etapy tutaj będą w cyklu co dwutygodniowym ogłaszane. Przy czym zastrzegam raz jeszcze, że możemy tutaj przyspieszać niektóre elementy z życia gospodarczego, typu na przykład usługi. Możemy to przyspieszyć, ale takie decyzje jeszcze nie zapadły na dzień dzisiejszy, ponieważ sytuacja musi nam pozwolić wykonać odpowiednie analizy i w oparciu o te analizy podjąć decyzję. Ale mogę też podkreślić, że już te dzisiejsze zluzowanie obostrzeń i otwarcie gospodarki, ponieważ dzień po dniu spływają dane, które pozwalają nam gospodarkę jednak trochę bardziej otwierać, a to jest niezwykle ważne. Jeszcze za chwilę powiem o tarczy finansowej, która zgodnie z naszymi obietnicami już w kwietniu wchodzi w życie. Dzisiaj wchodzi w życie, ale chcę powiedzieć o trzech kryteriach, które są kluczowe, aby można było przyspieszać lub przynajmniej utrzymywać tempo luzowania obostrzeń w gospodarce. Pierwsze to ten, od którego zacząłem, ten taki, użyję tego pięknego słowa, radosny wskaźnik, który pokazuje nam, że więcej osób zdrowieje niż są wyłapywane poprzez testy jako osoby zakażone. Jeżeli ten wskaźnik będzie się utrzymywał na takim poziomie, względnie jeżeli w ogóle on będzie na poziomie ostatnich dni, czyli 3-4%, a nie kilkanaście procent, tak jak było to w Hiszpanii czy we Włoszech albo we Francji w szczytowych okresach przyrostu zakażonych osób, co spowodowało, że tam już jest 200 tysięcy zakażonych, ponad 200 tysięcy w Hiszpanii i blisko 200 tysięcy we Włoszech i dochodzi do
niestety do selekcji osób, które mogą być leczone lub nie mogą być z braku sprzętu, z braku wydajności służby zdrowia. My takiej sytuacji jeszcze nie mamy, więc ten pierwszy warunek to przyrost zachorowań. Drugi to dystansowanie społeczne. I trzeci to wydajność naszej służby zdrowia. Mamy dzisiaj ponad 11 tysięcy łóżek na oddziałach zakaźnych i w szpitalach jednoimiennych. Łóżek, które są gotowe do przyjmowania pacjentów, szpitali, które są gotowe do przyjmowania pacjentów z koronawirusem. Wykorzystywanych jest mniej niż 30%. A więc dzisiaj jesteśmy w bardzo bezpiecznym położeniu. Jesteśmy daleko od takiego ekstremum, jakim znalazła się Belgia, czy Włochy, albo Hiszpania. I chcemy utrzymać to bezpieczeństwo. I od tego też uzależniamy właśnie kolejne etapy otwierania gospodarki. Szanowni Państwo, dwa słowa o naszej obietnicy dotyczącej tarczy finansowej. To jest tarcza finansowana z budżetu państwa polskiego poprzez mechanizmy finansowe, które zostały zaakceptowane jako jedne z pierwszych w Unii Europejskiej. Ale podkreślam, to są pieniądze państwa polskiego dla małych i średnich firm, dla tych firm, które nie mają takich poduszek finansowych, na jakie pozwolić sobie mogą wielkie korporacje międzynarodowe. Dotrzymaliśmy słowa i już dzisiaj przyjmujemy wnioski w tej sprawie i w najbliższych dniach te wnioski będą realizowane. To dobra wiadomość dla ratowania polskiego biznesu, polskich przedsiębiorców. Ja jestem codziennie w kontakcie z przedsiębiorcami i chcę uratować maksymalnie wiele, możliwie wszystkie przedsiębiorstwa przed bankructwami, po to, żeby ratować polskie miejsca pracy. Po to, żeby jak przejdziemy przez tych kilka pierwszych miesięcy, a prawie dwa już za nami, żebyśmy mogli z wigorem, z powrotem budować udział w rynku i być może nawet tworzyć dodatkowe miejsca pracy i podbijać inne rynki, bo to będzie świadczyło o sile polskiej gospodarki. Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju, wcześniejsze działania w ramach tarczy antykryzysowej Bank Gospodarstwa Krajowego. To są działania, które bronią codziennie miliony miejsc pracy. Już dzisiaj obroniliśmy 2 miliony miejsc pracy. To jest dzięki naszemu postojowemu, dzięki ulgach w ZUS, dzięki wszystkim działaniom, które są kluczowe dla ratowania polskiej gospodarki, polskich miejsc pracy. Szanowni Państwo, ten kolejny etap redukowania obostrzeń to dobre wiadomości dla gospodarki, ale to wypłaszczanie krzywej, które udaje nam się osiągnąć zgodnie z naszymi założeniami, to i tak wyboista droga. To i tak trudne zadania przed nami, trudne decyzje przed nami. Paradoksalnie to łagodzenie obostrzeń może skłonić nas do tego, że pofolgujemy sobie i będziemy za bardzo będziemy łamali zasady dystansowania społecznego. To jest niebezpieczne. Nie róbmy tego, szanowni Państwo, bo od tego zależą kolejne etapy, jak szybko będziemy uwalniali usługi czy sport masowy i wiele innych dziedzin życia publicznego. Teraz znacznie więcej zależy od naszego trzeźwego osądu, od naszych decyzji, które podejmujemy codziennie z każdą chwilą. Nikt z nas nie decydował o nadejściu tej pandemii, ale od nas wszystkich teraz zależy, jak szybko będziemy w stanie poradzić sobie z tą pandemią. Nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć i nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy jesteśmy w 1/4 drogi, w 1/5 drogi do zwalczenia pandemii, czy może dalej, ale jestem przekonany, że przez nasze odpowiedzialne działania już dzisiaj doprowadziliśmy do tego, że możemy luzować gospodarkę, możemy zwiększać zakres swobód w gospodarce i przez to odbudowywać nadzieję na tą nową normalność, na nową rzeczywistość gospodarczą. To zależy od naszej dyscypliny. Dziękuję za to, że ona jest utrzymywana przez naszych przedsiębiorców w zakładach pracy, przemysłowej. Dzisiaj w znacznym stopniu zwolniamy handel, część usług, w kolejnych etapach kolejne części usług, ale proszę o tę dyscyplinę społeczną. To od niej zależy tempo dalszego uwalniania gospodarki. Ja jestem przekonany, że dzięki temu będziemy w stanie poradzić sobie również z tym, co najbardziej nam dzisiaj zagraża, czyli z głębokim kryzysem gospodarczym.
Na razie stosujemy dobre mechanizmy obronne, ale żebyśmy jako całe społeczeństwo, cała gospodarka przeszli obronną ręką przez ten kryzys, wymagana jest dyscyplina. Utrzymujmy tę dyscyplinę społeczną, szanowni państwo, a jestem przekonany, że dzięki temu pokonamy razem koronawirusa. Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra Łukasza Szumowskiego. Szanowni państwo, tak jak pan premier powiedział, wczoraj mieliśmy niewiele ponad 300 osób, które zostały zarażone. Zrobiono ponad 14 tysięcy testów. I oczywiście w tym było jedno duże ognisko, które i wczoraj, i dzisiaj jest raportowane, ognisko z kopalni. Natomiast to są informacje, tak jak pan premier powiedział, więcej osób zdrowieje niż ulega zakażeniu i z tego się niezwykle cieszymy. Chciałbym, żeby w tym kierunku wszystko przebiegało. Ale szanowni państwo, wczoraj jechałem do pracy rowerem i ogromna rzesza ludzi na ulicy albo nie ma maski w ogóle, albo ma zsuniętą maskę na brodę. Szanowni państwo, to nie jest odwaga, to nie jest pokazanie, jaki ja jestem dzielny i nie boję się wirusa. To jest lekceważenie tego, że mogę zakazić innych. To jest objaw egoizmu. Dlatego bardzo proszę i bardzo apeluję, w przestrzeni publicznej zakładajmy te maski. Kiedyś one nie były potrzebne. Teraz, kiedy mamy już ponad 300 osób na milion mieszkańców chorych, pewnie bezobjawowych jest nieco więcej, nośmy te maski, żeby chronić innych. My również wprowadzamy różne działania, żeby jeszcze zwiększyć liczbę testów. Tutaj wspólnie z Wojskami Obrony Terytorialnej chcemy testować personel w DPS-ach, w ZOL-ach. Chcemy uruchomić i jesteśmy w trakcie takiego drive-thru, czyli testowania osób, które są w tej chwili w kwarantannie. Ale też dajemy różne rozwiązania legislacyjne i finansowe, żeby ochronić tych najsłabszych, czyli osoby w DPS-ach i w ZOL-ach. Chcemy zaproponować model pracy, który by polegał na tygodniu pracy i tygodniu odpoczynku w domu. Na to przeznaczyliśmy, na sam personel medyczny, około 50 milionów miesięcznie. Jeśli organy założycielskie wdrożą tego typu pracę, my będziemy dodatki dla personelu za tą uciążliwość przekazywali. Mam nadzieję, że to ochroni i zminimalizuje to ryzyko w miejscach, gdzie są osoby słabsze, osoby chore. Ale wszystko zależy od tego, czy my wszyscy też będziemy odpowiedzialni, bo tak jak powiedział pan premier, kolejne etapy, które chcielibyśmy jak najszybciej wdrożyć, etap drugi teraz, etap trzeci za chwilę, etap czwarty za kolejny okres, w którym będziemy mogli ocenić te wskaźniki, na ile jesteśmy bezpieczni, czyli procentowy udział wolnych łóżek zakaźnych, procentowy udział wolnych respiratorów dla pacjentów z COVID-em, ale też te wskaźniki epidemiczne, czyli jaki odsetek jest nowych zakażeń względem średniej z zeszłego tygodnia, jaki jest ten wskaźnik R, o którym tyle ludzie mówią, on spada, na szczęście spada już do poziomu bliskiego jedności, co oznaczałoby, że byśmy osiągnęli stabilizację. Od tych wskaźników, wskaźników bezpieczeństwa zależy, czy będziemy mogli szybciej czy później uruchomić kolejne etapy, na które tak bardzo czekamy. Tak bardzo czekamy nie tylko z punktu widzenia naszego normalnego funkcjonowania, naszej normalności. Ona nigdy w ciągu najbliższego czasu taka pełni normalna nie będzie, bo właśnie będziemy musieli się dystansować, właśnie będziemy musieli nosić maseczki w przestrzeni publicznej, żeby chronić innych, ale tej normalności, żebyśmy korzystali z usług, korzystali z handlu, korzystali z tego, co oferuje cały sektor przedsiębiorstw i sektor gospodarczy.
czy też rekreacji za chwilę, w kolejnych etapach. Ale to wszystko zależy od tego, czy my się będziemy dystansowali. Czy my nadal będziemy postępować w sposób odpowiedzialny, w taki sposób, że zminimalizujemy tą poziomą transmisję. Bo ta transmisja może bardzo szybko skoczyć w górę. Jeśli jedna osoba będzie zarażała nie tylko jedną, tak jak jest przy wskaźniku jeden, ale na przykład dwie, wtedy za chwilę będziemy mieli sytuację taką jak w Hiszpanii czy we Francji. Od tego byśmy bardzo, bardzo nie chcieli. Pan premier mówił bardzo dużo o tych wskaźnikach i działaniach organów założycielskich, organów właścicielskich w tym procesie odmrażania, czy w procesie uruchamiania sektorów gospodarczych, czy tej opiekuńczej formie żłobków i przedszkoli dla osób, które potrzebują pójść do pracy, czy choćby galerii handlowych. Tutaj niezwykle ważne są też te szczegóły, że to uruchamianie tych instytucji, tych miejsc pracy, tych sklepów dużych musi być w takim reżimie bezpieczeństwa, to znaczy reżimie, który w pełni, uwzględniając lokalne uwarunkowania, może zabezpieczyć czy nasze dzieci, czy nas samych, gdy pójdziemy do galerii. Tutaj ogromną rolę gra inspekcja sanitarna. Organy założycielskie mogą się poradzić, w jaki sposób to zorganizować tak, żeby to było bezpieczne. Wiemy też, że są duże różnice w ilości osób chorych pomiędzy choćby powiatami czy województwami. Tutaj myślę, że indywidualne decyzje, indywidualne oceny tego ryzyka i organizacji choćby grup dziecięcych, ile tych grup, w jakiej formule. Natomiast pamiętajmy, że trzeba to robić bardzo bezpiecznie, bardzo ostrożnie i w porozumieniu z ekspertami, którzy doradzą, jak bezpiecznie przeprowadzić ten proces. Ale on jest konieczny, bo jeśli tego nie zrobimy, to ilość osób chorych na inne choroby, które nie będą mogły zrobić diagnostyki, zrobić badań profilaktycznych, będzie rosła. To za czas jakiś niestety może dać ujemne skutki. Więc również w służbie zdrowia, choć takich stricte zakazów nie było poza nielicznymi zabiegami planowymi, jednak widzimy wyraźnie, że około 30% tej działalności medycznej zostało spowolnione. Chcielibyśmy, żeby już wracały te wszystkie możliwe zabiegi, czy tak jak tutaj pan premier pokazywał, rehabilitacji, ale badań profilaktycznych, przyjęć pacjentów w AOS-ie. Na szczęście mamy telemedycynę, okazało się ona być zbawienna. Na szczęście mamy e-receptę. Okazało się, że bez e-recepty sytuacja polskich pacjentów w czasach epidemii byłaby bardzo, bardzo trudna. Na szczęście ta informatyzacja ochrony zdrowia poszła do przodu i wykorzystujmy ją, ale idźmy do przodu i dajmy pacjentom też te zabiegi, te badania, które są potrzebne, żeby ochronić ich zdrowie na przyszłość, nie tylko pacjentom z COVID-em, ale wszystkim pacjentom w Polsce. Szanowni Państwo, bardzo proszę o taki rozsądek na majówkę, o to, żebyśmy się dystansowali, bo od tego zależą kolejne etapy. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Do tej pory spływały pytania do nas drogą mailową oraz na bieżąco SMS-ami, ponad kilkadziesiąt pytań. Proszę bardzo o pierwsze pytanie. Redaktor Tomasz Kułakowski z TVN24 pyta o straty w turystyce i hotelarstwie. Czy rząd wprowadzi wsparcie dla hotelarstwa i turystyki? Tak, oczywiście cała tarcza antykryzysowa w pierwszej kolejności przecież dotyczy tych branż, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem. Również tarcza finansowa będzie możliwa do udzielenia dla firm, które w szczególności cierpią na tym kryzysie, a więc odpowiedź jest jednoznacznie tak, po trzykroć tak, ponieważ w szczególności chcemy chronić te branże, które najbardziej zostały dotknięte i dla nich te decyzje już zostały podjęte w bardzo dużym zakresie w ramach postojowego ZUS-u, przenoszenia, przesuwania płatności, gwarancji, ale też, także dotacji. A tarcza finansowa, tak jak powiedziałem, rusza dzisiaj i to będzie bardzo duży zastrzyk pieniędzy dla całej polskiej gospodarki.
Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytanie. Redaktor Kamil Dziubka z Onet.pl pyta pana ministra zdrowia, czy zostanie przywrócona możliwość porodów rodzinnych, to znaczy z udziałem partnera czy innego członka rodziny i w związku z tym, czy także po porodzie rodzina znów będzie miała możliwość obecności na oddziale położniczym. Szanowni państwo, takiego odgórnego zakazu nie było. To zależy w dużym stopniu od możliwości danej jednostki, czy jest możliwość izolacji tej rodziny od drugiej rodziny, która jest obok. Tutaj oczywiście w porozumieniu z konsultantami wojewódzkimi jak najbardziej, jeśli jest tylko możliwość tego dystansowania, to myślę, że tutaj dyrektorzy placówek mogą myśleć o tym, żeby wprowadzić z powrotem te pory rodzinne, ale tak jak powiedziałem, tutaj zakazu jakiegokolwiek odgórnego myśmy nie wprowadzali. Dziękuję. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Pytanie od redaktora Mateusza Kokoszkiewicza z Gazety Wyborczej o to, czy przywrócone zostaną rowery miejskie. Tak, myślimy o tym, żeby w krótkim czasie przywrócić także rowery miejskie, tylko tutaj bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby nie tylko służby miejskie, ale też każdy, kto może i kto chciałby korzystać z tego typu dodatkowych sprzętów, żeby też albo nosił przy sobie jakiś środek dezynfekcyjny po to, żeby takich zakażeń nie było. Ale w bliskim etapie, najpóźniej w ciągu 2 tygodni, a raczej wcześniej, chcemy dopuścić taką możliwość. Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytanie. Redaktor Przemysław Lis, informacyjna agencja radiowa, pyta ministra zdrowia o to, czy w nadchodzący weekend majowy możliwe będą większe zgromadzenia niż dwuosobowe. Co z wyjazdami na przykład na podmiejski piknik? Szanowni państwo, tutaj wszelkie zakazy, które my dajemy, nie wynikają z jakiejś chęci ograniczenia wolności czy naszych możliwości spotkań. One są podyktowane troską o to, żeby nie było więcej zachorowań. Oczywiście w przestrzeni prywatnej my przecież nie analizujemy, ile osób się spotyka, ale ja bardzo zachęcam do tego, żeby ten dystans trzymać. W związku z tym tutaj wiele od nas zależy od tego, na ile odpowiedzialnie będziemy unikać tego typu zgromadzeń dużych, gdzie te dystansowanie jest trudne albo niemożliwe. Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytanie. Kolejne pytanie od redaktor Maji Wójcikowskiej z TVN24. Czy otwarcie hoteli oznacza również otwarcie hotelowych restauracji? Czy rząd policzył, jakie do tej pory są straty w turystyce? Tutaj się już powtarza to pytanie. I kiedy jest możliwe otwarcie tych restauracji w hotelach, jeżeli na tym etapie one będą nieczynne? O otwarciu restauracji myślimy w kolejnych etapach. Na ten moment bardzo ważne jest zachowanie dystansu w hotelach. Zwykle jesteśmy w osobnych pokojach, bardzo jest duże dystansowanie dzięki temu możliwe, a więc wszystkie te dodatkowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, które na dzień dzisiejszy obowiązuje zakaz. Cały czas utrzymujemy ten zakaz, aczkolwiek w najbliższych dniach będziemy pracować nad tym, jak pozostałe miejsca wewnątrz hoteli, czy na przykład miejsc noclegowych, agroturystyki, tego typu przedsiębiorstw, w jaki sposób dopuścić ich wewnętrzną organizację dla klientów. Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytanie. Kolejne pytanie od redaktor Justyny Łukawskiej z dziennika Fakt. Co z niekorzystnymi zmianami dla pracowników, jakie znalazły się w pierwszym projekcie tarczy 3.0? Czy będą jeszcze w przyszłości forsowane? Nie ma niekorzystnych zapisów dla pracowników. Ja chcę podkreślić, że to, co robimy, to jest podejście bardzo solidarnościowe. To znaczy, wszyscy płyniemy na jednym statku na bardzo wzburzonym oceanie, szanowni państwo. Ten koronawirusowy ocean targa naszym polskim statkiem, naszą polskim społeczeństwem bardzo, bardzo mocno. I ochrona miejsc pracy jest głównym, podstawowym warunkiem tarczy finansowej, tarczy antykryzysowej, przecież samopostojowe. To jest właśnie taka logika tego instrumentu finansowego i staramy się wypracować z przedsiębiorcami i z przedstawicielami pracowników odpowiednie mechanizmy, które będą ratować miejsca pracy. Do takich mechanizmów czasami może należeć
decyzja, jaką podjęliśmy na przykład w administracji publicznej, że poza służbami medycznymi i służbami mundurowymi nie ma premii, nie ma bonusów, nie ma podwyżek i zachęcamy do tego również wielu przedsiębiorców, żeby myśleli o, zwłaszcza o kadrze zarządzającej, o zarządach, o stanowiskach dyrektorskich, żeby tam ci ludzie również dołożyli swoją cegiełkę do ratowania miejsc pracy. Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Redaktor Marcin Fiołek z portalu wpolityce.pl. Pytanie do pana premiera i do pana ministra. Jak będą wyglądać szczegółowe zalecenia dotyczące spotkań u znajomych rodziny w najbliższym czasie? Czy w związku z luzowaniem restrykcji szkicowany jest jakiś plan dla osób planujących w ciągu najbliższego kwartału wesela, chrzciny i inne imprezy, na których może pojawić się więcej niż kilka osób? Jeżeli ja mógłbym tutaj zacząć, to oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj zdrowy rozsądek jest kluczowy. W tej chwili tak duże imprezy jak wesela czy takie spotkania, spotkania integracyjne, jakiekolwiek inne, nie są rekomendowane. Pamiętajmy, że to naprawdę jest duże ryzyko. Wiemy, że z historii, z innych krajów, że oczywiście imprezy masowe były jedną z tych bomb epidemicznych. Ale takie duże spotkania mogą być taką bombą w skali mikro. Dlatego utrzymujemy ten zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób nadal, ale też nie rekomendujemy dużych spotkań tego typu jak wesela czy imprezy towarzyskie. Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Pytanie od redaktora Alana Rynkiewicza z Onet Kultura. Pan redaktor pyta o otwarcie kin. Dziś otworzono muzea, galerie. Co z tymi małymi studyjnymi, jak i wielkimi multiplexami? Czy jesteśmy w stanie określić, kiedy nastąpi takie otwarcie? Tak jak powiedziałem, nie podajemy bardzo dokładnych dat, bo koronawirus może szybko zweryfikować nasze podejście i będziemy musieli zmieniać te daty. Otwarcie kin, teatrów jest planowane na kolejne etapy. Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Arkadiusz Calik z Super Expressu pyta o to, czy do zasłaniania twarzy i nosa w przestrzeni publicznej mogą służyć także przyłbice. W rozporządzeniu jest mowa o maseczkach, odzieży lub kaskach ochronnych. Oczywiście, że tak. Mogą to być przyłbice. Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Olga Zakolska, Polska Agencja Prasowa, pyta o to, czy rząd podtrzymuje plany zorganizowania opieki nad dziećmi w klasach 1-3. Czy takie zajęcia mogłyby się zacząć odbywać wcześniej, przed 24 maja, kiedy to jest obecny etap przedłużenia, zawieszenia zajęć w szkołach? Tak jak jest przedstawione, w kolejnych etapach można rozważać formę opiekuńczą również w klasach 1-3 po to, żeby odciążyć tutaj rodziców, którzy muszą wrócić do pracy. Natomiast ta forma edukacyjna to jest już regulacja obejmująca znacznie większą i szeroką grupę osób i o niej będziemy odrębnie komunikowali. Dziękuję bardzo i proszę o ostatnie pytanie. Redaktor Maja Wójcikowska, TVN24, pyta o to, czy pan premier odniesie się do słów szefa PKW, który mówił o tym, że obawia się, że w pewnym zakresie nie uda się przeprowadzić wyborów prezydenckich. Szanowni państwo, przeprowadzenie wyborów prezydenckich jest jednym z podstawowych wymogów konstytucyjnych. Zobowiązuje nas do tego konstytucja. To jeden z najważniejszych aktów demokratycznego państwa. Dlatego zaproponowaliśmy najbezpieczniejszą formę przeprowadzenia wyborów prezydenckich, wybory w formie korespondencyjnej. Apeluję zatem do Senatu, żeby przyspieszyć pracę, żeby nie zwlekać, nie prowadzić działań, które rzeczywiście mogą utrudnić przeprowadzenie wyborów 10 maja. Jednak zdaniem konstytucjonalistów możliwe są wybory w kolejnych terminach 17 maja lub 23 maja. Te decyzje będziemy podejmowali w odpowiednim czasie. Ja jestem przekonany, że wybory takie jak organizujemy w trybie korespondencyjnym są najbezpieczniejsze. Ale w niektórych krajach, gdzie ilość zakażonych osób jest dużo wyższa, odbywają się wybory metodą tradycyjną. Warto to podkreślić. Są liczne takie kraje, gdzie cały czas wybory się odbywają metodą tradycyjną. To też warto wziąć pod uwagę.
Dobra organizacja wyborów w trybie korespondencyjnym jest również między innymi zależna od Senatu, od szybkich decyzji Senatu. Te decyzje niepotrzebnie są przeciągane w czasie. Apeluję do Senatu, żeby te decyzje były podejmowane jak najszybciej. Ja jestem przekonany, że te majowe wybory zakończą cykl wyborów politycznych, który rozpoczął się jesienią 2018 roku wyborami samorządowymi, i sytuacja polityczna dzięki temu też będzie mogła wrócić do bardziej spokojnych kolejin i będziemy mogli w pełni i wyłącznie zajmować się poprawą stanu gospodarczego w kontekście walki z koronawirusem. A więc bardzo proszę senatorów o jak najpilniejsze zajęcie się tym tematem. Na dzisiaj widać, że niestety tam dochodzi do pewnej niepotrzebnej zwłoki. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy dzisiejszą konferencję.